HTTP jest frameworkiem typu HTTP Client Server, przeznaczonym dla języka Python oraz Asyncio, czyli tej części jego standardowej biblioteki, która implementuje paradygmat programowania asynchronicznego. Python to potężny i wszechstronny język, z którego użyciem równie dobrze pisze się wtyczkę do ulubionej gry, jak kreuje sieć neuronową. Po co w takim razie programuje się w nim asynchronicznie, skoro większość serwerów i aplikacji działa synchronicznie? Faktem jest, że wielu programistów preferuje operacje synchroniczne, w których wywołanie funkcji czytającej z pliku lub gniazda zatrzymuje wątek do momentu dotarcia danych. Synchroniczne podejście do operacji wejścia-wyjścia jest proste do zrozumienia, a tym samym do napisania. Niestety, działania synchroniczne mocno spowalniają oprogramowanie. Znacznie szybciej pracują aplikacje i serwery przygotowane do operacji asynchronicznych, w których reakcja następuje dopiero wtedy, gdy potrzebne dane znajdują się już w pamięci komputera i można z nich natychmiast skorzystać. Programowanie asynchroniczne jest nieco trudniejsze i w każdym języku rządzi się trochę odmiennymi prawami. W przypadku Pythona do tego celu służy moduł Asyncio oraz współpracujący z nim framework IOHttp. Co cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia. W trakcie tego kursu wideo, będziesz mieć okazję porównać programowanie synchroniczne i asynchroniczne. Poznasz technologię, dzięki której będziesz w stanie programować szybsze serwery i aplikacje. Zrozumiesz, jakie warunki należy spełnić, by użyć duetu IOHTTP Asyncio zgodnie z jego przeznaczeniem. Co więcej, dzięki kursowi przygotujesz się do dalszej eksploracji zagadnień związanych z rozszerzeniem możliwości IOHTTP oraz do pisania api, w którym na pierwszym miejscu nie znajduje się kod, a kontrakt zawierany między zespołem deweloperskim i użytkownikami api. Asynchroniczne REST API w Pythonie kurs wideo tworzenia aplikacji w IOHTTP kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Opanowanie wiedzy zawartej w tym kursie pozwoli programistom o różnym stopniu biegłości pisać aplikacje zgodne z założeniami programowania asynchronicznego, nie tylko w języku Python, ale również w Javie.